zdradziła go. Czy na pewno go zdradziła? A jeśli zdradziła, to jaki miał powód? Co bym kierowało? Ciekawe. Ciekawe, jak się z nim czuje. Ciekawe, jak on się z tym czuje. Myślicie, że oni myślą o tym teraz? Mogą o tym myśleć. Mi się wydaje, że zdrada im boli. Mnie by bolała. Oby troje. Ale Jolka się zachowuje, jakby nigdy nic. Może jeszcze o coś chodzi? Nie tylko sama ta zdrada. Może coś chciała udowodnić. Ciekawe, kiedy to się stało. Może to się już całe lata coś działo wcześniej, a teraz tylko ta zdrada wyszła. Może to była jakaś prowokacja? To była prowokacja. Może nie umiała normalnie odejść, to sprowokowała zdradę. No właśnie, mogło tak być. Przynajmniej wiadomo, kto jest winny. Przecież ona, jak ja pamiętam z poprzedniego czasu, to ona była bardzo szczęśliwa. To może była bardzo szczęśliwa dlatego, że jej tam dobrze było. Mogło nie mieć czystych intencji. Krzyśkowi nie umiała powiedzieć, to puściła się, żeby wszyscy widzieli. To też jest jakieś rozwiązanie. Dlatego może teraz tak widać, że i dobrze. Chyba po co ludzie zdradzają? Po co człowiek zdradza? Coś musi nie pasować. Coś musi nie. W związku musi coś nie pasować, tak? Albo w nich samych. Toczy walkę ze sobą? No. Wewnętrzną walkę. Mi jakby nie pasowało, żeby odeszło. Jakby ci nie pasowało, to byś odeszła. To bym odeszła. Ale ona chyba nie miała takiej odwagi. Ona była z litości. Z nim, z Krzyśkiem. Może dla dzieci to zrobiła, nie? Może dla dzieci. I teraz miała słabszy okres i wszystko wyszło. A jedna moja koleżanka powiedziała, że zdradziłam po to, żeby sprawdzić, czy nie trafię gorzej. A starego jeszcze zostawiłam na boku. Bo to ryzyko jest, nie? Zdradzę, jak się nie polepszę. Tylko co ma to stare? Przynajmniej ma to stare. To musi być coś najgorszego w życiu, nie? Zdrada? No, jak ktoś cię zdradzi. I się tego nie spodziewasz. A czy lepiej jest, jak się spodziewasz zdrady? No wiesz, jak już związek jest w takim etapie, że ci wszystko lata, to... Nie boli, nie? No ale tak znienacka boli. Znienacka boli. Ciekawe, po co tak głęboko ludzie zdradzają? Co nimi kieruje? Może emocje? Może chęć zaspokojenia swoich potrzeb? Może nie mają tego w domu? Albo woła, zauważ mnie. Albo udowodni, że jestem dla ciebie ważny. Zatęsknij za mną. To też może być. Zobacz, co straciłeś. Co możesz stracić. A co możesz mieć? A co możesz mieć? Ileż można przychodzić do domu ciągle zmęczonym? O. Natura się wezwa. O tym, co zdradza, myślicie, że on się boi? Że czuje, że już się wydaje? Już zaraz się wyda? Mi się wydaje, że musi być ten dreszczyk jakichś emocji. Może on dlatego nawet to robi. Dlatego dreszczyka? Może. To może już była nuda w związku. To jakieś pobudzenie na boku, nie? Chęć wywołania zazdrości. No, to też. No, trzecia osoba już jest przecież, trzecia osoba. To wszyscy mają dreszczyk? Cała trójka? Wiesz, że nie. A byliście po stronie zdradzonego? Co to znaczy być po stronie zdradzonego? Czyli być zdradzonym. Być zdradzonym, nie po stronie. Być zdradzonym.
Byliście zdradzeni? Kiepskie uczucie. Myślicie, że lepiej zdradzić, czy być zdradzonym? Ja zawsze wolałem być zdradzonym, jak już. A wiesz, że ja też? Ja też. Wolałabym zdradzonym niż zdradzić. Czyli zdradzić to ty być tym gorszym pewnie, nie? Co dla kogo pewnie? A są tacy, którzy nie mogliby przeżyć, że ktoś ich zdradził? I tacy są. Skąd się w ogóle wzięła w bradę? Z chęci zaspokojenia potrzeb. To też udowodnienie, czego lubię osoby? To może dlatego takie powodzenie mają luźne związki, bo luźny związek nie ma zobowiązań, czyli nie ma zdrady. Ale pewnie są inne problemy. Na pewno są. A czy zdrada w trójkącie to też zdrada? Wszystko, cała trójka na raz? Kto kogo wtedy zdradza? No właśnie. Jak ten, czym ten trójkąt się charakteryzuje? Już tam wchodzi zdrada, to już czworokątnie. Jaką ma konfigurację? Czy tam już się ktoś pokapuje, o co komu chodzi, w której stronie? Tam jest wielki chaos. Tam jest już chaos. A co jest po tym, jak emocje opadną? Po zdradzie? Nie, w tym trójkącie. W tym trójkącie? Mhm. Ciekawe, czy ktoś wtedy czuje, że zdradził sam siebie. O, zdradzić sam siebie, to jest temat. Zdradziliście kiedyś samego siebie? Tak mi się zdarzyło. A co dla was było największą zdradą siebie? Ja na przykład, że komuś pozwoliłam wejść na teren. Chociaż czułam, że nie powinnam. Później to musiałam zapłakać za karę. Szybkie odpuszczanie zamiast przekonywanie kogoś do tego, co dla mnie jest. To podporządkowywanie się dla kogoś. No, jak się okazało, że się nie opłacało, to boli, nie? Nigdy się nie opłaca. Tak. Wysoka jest cena. Nie trzeba stracić, żeby zyskać. Żeby ktoś był zadowolony. Żeby ktoś zyskał, bo ty tracisz. Zawsze. Zawsze. Tylko pytanie, czy ktoś inny też ci pozwoli na to samo? Żeby zbilansować potrzebę. Raczej nie. Czy to wciąż jeszcze o zdradzie mowa? Tak. Jak zdradziłaś siebie najbardziej? Z komuś, komu nie powinno. Jakie mieliście emocje, jak poczuliście, że zdradziliście siebie? Bo ja miałam złość na siebie. Złość, taka wewnętrzna złość. I cały czas sobie powtarzam w głowie, dlaczego, nie? I, no, trudno, się i trudno zamknąć ten temat. No, nie. A gorzej jeszcze, jak dochodzi drugi raz do tego samego. I drugi raz zdaje się w to samo zrobić. I enty. I enty. To wtedy trudno to sobie tłumaczyć. A jak myślicie, dlaczego człowiek nie chce dopuścić do siebie zdrady, że jest zdradzony, że był zdradzony? No nie chce tego czuć. Bo każdy chciałby być szanowany, kochany. I ten jedyny w związku, nie? Myślicie, że po zdradzie już związek nie jest ten sam? Ja myślę, że niektórzy nawet nie zauważają zdrady, chociaż oni wiedzą. Z tego powodu, co
powiedzieliśmy wcześniej, że nie chcą tego widzieć z powodu bólu, który przeżył. Chociaż i tak do niego ten ból pewnie pojawił się, ale jakby nie dopuszczają do tej sytuacji. Tak alkoholik nie stygnie. Jakie są jeszcze formy zdrady? Na przykład zdrada wartości? Zdrada wartości, zdrada emocjonalna, zdrada fizyczna. Co to za rodzaj zdrady? No, dyplomatyczna, no to jak na przykład sprawujesz jakieś funkcje państwowe i sprzeniewierzysz się tym funkcjom państwowym, na przykład wobec innego państwa, to będzie to zdrada dyplomatyczna. Tak to się nazywa? Nie wiem. Ale, aha, ale to ładne. Ładnie ujęte. Myślałam, co się nazywa. Zdrada. Myślicie, żeby nie było zdrady, gdybyśmy nie zdradzali siebie najpierw? Niekoniecznie, bo nie zawsze wszystko zależy od ciebie. No bo ty możesz odpowiadać za siebie. Czyli ja nie zdradzam, ale to nie znaczy, że ktoś ciebie nie zdradzi. Jeszcze mnie ciekawi głębiej, czy gdybyśmy byli sobie tak bardzo wierni wszystkim pragnieniom, to by może ta druga strona nie miała tego powodu do zdrady. Wszystko zależy od pewnej osoby. Nie wszyscy są też super fajni i bez obciążeń, mam psychicznych obciążeń. Więc to, że ktoś zdradza, to też może być wynikiem i pewnie często jest wynikiem innych czynników, o których ta osoba nie wie. Czyli jeden z nas nie wie, co czyni. Zdrada stanu. A zdrada kumpli? Jak najbardziej. Jeżeli ma się swojego przyjaciela, bądź przyjaciółkę i jest się z tą osobą blisko i ma się jakąś relację i za chwilę idzie się i obgaduje się tą swoją przyjaciółkę i ona się o tym dowiaduje, no to to jest perfidna zdrada. Komu za plecami? Słyszę takie słowa jak podłość. Ludzka. Podła zdrada. To by była wtedy podła zdrada. Wiesz, każda jest zła. A gdyby człowiek nie miał potrzeby więzi, to byłaby zdrada? Jeżeli człowiek miałby potrzeb więzi, to dalej mogłaby być zdrada, tylko wtedy bardziej by zdradzała siebie. A to jest coś strasznego na pewno, bo prowadzi do kolejnych procesów. Bo to więzi ze sobą, czyli żeby była zdrada, musi być potrzeba więzi, nie? Potrzeba więzi. Jakby nie było potrzeby więzi z czymś, z kimś. No to po prostu może być taki moment, że po prostu zahamuje się twój rozwój. Tak dużo ci się tego nazbiera i będziesz uciekać wewnętrznie od tego, co się stało. Wewnętrzny ucieczka. No, w sensie ucieczka taka wewnętrzna, nie? Że nie wejdziesz tam, żeby to rozwiązać, tylko po prostu odłożysz to na półkę. Taki wir się robi, wciąga coraz mniej.
nie pójdziesz tam. Żeby nie czuć bólu. Bądź nawet nie myśleć o tym. Może się nic nie wydarzyło. Czyli to byłoby taka eskalacja zdrady wewnętrznej? Tak, myślę, że tak. Nic się nie wydarzyło, żyjemy dalej. Tylko, że przychodzi kolejna sytuacja. Jakaś, może inna. A według was na dzisiaj, jaki jest największy rodzaj zdrady według was? Dla was? No, dla mnie najgorsza sytuacja byłaby taka, kiedy na przykład jestem z kimś. Czyli na przykład mam żonę i żona mnie zdradza. To było straszne. A z twojej strony? Z mojej strony, jeżeli miałbym siebie zdradzić? Nie, jakbyś miał zdradzić, to w jakiej relacji dla ciebie była najtrudniejsza zdrada? Względem siebie, żony, dziecka, matki, przyjaciela? Wartości? No, rodzinnej, czyli żony, dziecka. Mhm. Dziecka to w ogóle to już była masakra jakaś dla mnie, tak myślę. Który typ zdrady byłby dla ciebie taki najtrudniejszy, może najmocniejszy? No to na pewno druga osoba, która prowadzi jej podwójne życie. Ale zdrada chyba, taka rodzinna też, tak? Czyli taka osoba dzieci. A taka uczyniona przez ciebie, to który typ zdrady, typ więzi byłby dla ciebie najtrudniejszy? Zdradzić, nie wiem, rodzica, dziecko, męża, czy przyjaciółkę? Wartość, wiarę, że nie wiem, co tam jeszcze. A jedno wybierz? Męża. Dla mnie zdradę osoby, która zależy ode mnie, czyli na przykład dziecko, które jest jeszcze niepełnoletnie i jest niesamodzielne. To było dla mnie najtrudniejszy typ zdrady. No, że ktoś jest zależny ode mnie. To nie ma na to wpływu. Tak, i zostanie w dużej bezradności, bo zależą ode mnie. Tylko przycięcie nie ma. Nic niewinne dziecko. Na przykład, nie?